Jaworzno bez przerwy, nasz miejski podcast. Tym razem będziemy rozmawiać o tym, co tak naprawdę sprawia, że no, pojawia się uśmiech na naszej twarzy i jest nam tak zwyczajnie ciepło po prostu. Czyli będziemy rozmawiać o naszych no, zwierzętach domowych, będziemy rozmawiać o psach, kotach, ale też niestety w tym aspekcie, że często wymagają one pomocy, wymagają naszej potrzeby, bo nie wszystkie mają to szczęście, że mają ten ciepły dom i tych, którzy powinni o nie zadbać, więc dzisiaj będziemy ten temat poruszać i mocno go tutaj przerabiać z naszym gościem, a naszym gościem jest dzisiaj Kasia Pokuta, prowadząca Fundację Koty z Kociej. I pierwsze pytanie, dlaczego koty z kociej, skoro to nie jest kocia? Może właśnie dlatego, że troszeczkę jest przekory, koty z kociej, ale tak naprawdę... Znaczy dla mnie od zawsze to jest ulica Kocia, tak, żeby było jasne. I mnie ta nazwa się zawsze bardzo podobała i w zeszłym roku nawet były takie pomysły, że może by jednak nie Sienkiewicza, a Kocia, dlatego że ta nazwa zwyczajowa jest częściej przez mieszkańców używana niż Sienkiewicza. A dlaczego koty z kociej? A dlatego, że tam się zaczęła historia fundacji i tam zaczęło się moje i moich koleżanek pomaganie kotom. Ponieważ zawsze mieszkałam w obrębie centrum, pracowałam w obrębie centrum, więc poniekąd zwracałam uwagę na to, co się dzieje. Staram się być osobą uważną od zawsze i patrzę, co mam pod nogami. I nie tylko głosy mieszkańców do mnie chodziły, ale sama zauważyłam, że jest tam sporo kotów, kotów, które chorują, kotów, które nie mają należytej opieki, które umierają, które nie są zbyt dobrze traktowane przez osoby, które tam pracują i pomyślałam sobie, że no, dobrze by było zacząć im pomagać, ale tak naprawdę to takim zapalnikiem do tego pomagania była jedna kotka, Kropka, która zainspirowała mnie przez swoją kocią osobę do tego, żeby założyć fundację. I no to od niej się zaczęło. Cóż takiego zrobiła i przechodzimy już naprawdę do tych trudnych tematów związanych z tym, że te zwierzęta wokół nas są. Co zrobiła Kropka? Powiedz. Co zrobiła Kropka? Kropka była kocią mamusią, która mieszkała przynajmniej 2 czy 3 lata, zanim ją poznałam, na tej kociej. I bardzo często rodziła dzieci. Jak ja ją poznałam, to właśnie wtedy byłam mamą bodajże 4 albo 5 dzieci. I żebrała o jedzenie. Zasiadała sobie pod sklepem rybnym i czekała, ktoś ją poczęstuje. Ja się tak przyglądnęłam jej, bo myślę sobie, co to za mądry kotek, który tak czeka i ciekawa jestem, czy ktoś w ogóle coś daje do jedzenia. I rzeczywiście dostała, ale nie zjadła tego, co dostała, tylko poszła i zaniosła w krzaki. Na drugi dzień ta sytuacja się też powtórzyła, no to ja już byłam przygotowana, co prawda może niekoniecznie z kocią karmą, ale miałam akurat jakąś żywność dla mojej rodziny i postanowiłam się z nią podzielić. Ona znowu tego nie zjadła i zaniosła w krzaki. No jak zrobiłam rekonesans i popytałam troszeczkę tam osoby, które pracowały, to okazało się, że rzeczywiście ona ma maluchy. Sama była bardzo wychudzona, wielkie upały, piła wodę z kałuży i przyznam szczerze, że troszeczkę to ścisnęło mój żołądek i serce i pomyślałam sobie, ta dziewczyna potrzebuje pomocy. No i zaczęłam ją dokarmiać, potem sobie pomyślałam, fajnie by było ją złapać i te dzieciaki też złapać, a jeszcze wtedy nie miałam zielonego pojęcia tak naprawdę, jak do końca się opiekuje kotami wolnobytującymi. Traktowałam ją jak kotkę taką domową, oswojoną i pomyślałam sobie, no złapię kociaki, znajdę im dom, potem ją wysterylizuję i zobaczymy, co będzie dalej. No okazało się, że to kotka była bardzo sprytna i przebiegła i łapanie jej zajęło mi rok i 3 miesiące, bo po prostu ceniła sobie swoją wolność, ale w międzyczasie obdarowała mnie chyba 3 razy kociętami, które wyłapywałam, oswajałam i oddawałam do adopcji. No wtedy, kiedy w końcu Kropkę udało mi się złapać, wysterylizować, to pomyślałam sobie, dziewczyno, tyle zimna, chłodu, głodu wycierpiałaś na tej kocie, to może u mnie zamieszkasz. No i zgodziła się, zamieszkała, a w tak zwanym międzyczasie powstała fundacja, bo okazało się, że nie tylko Kropka potrzebuje tej pomocy, ale że na tej kocie jest więcej kotów, a potem to też działało tak, że ja w międzyczasie jeszcze założyłam fanpage na Facebooku, który się nazywał Koty z Kociej, po prostu Koty z Kociej. No bo był o kotach z kociej. Chciałam zainteresować nie tylko mieszkańców miasta, ale innych ludzi o tym, że są zwierzęta, które potrzebują naszej pomocy, które trzeba zauważyć i że trzeba troszkę bardziej systemowo im pomagać niż tylko przez dokarmianie.
No i teraz dotknęliśmy chyba tego meritum. Piękna historia trudno oswajalnej kotki. To jest coś, co nas wprowadza do tematu pod tytułem kompleksowa pomoc. Jak powinna wyglądać kompleksowa pomoc? Mówimy tutaj o zwierzętach, które żyją dziko, które są bezpańskie, o psach, o kotach. Jak ta pomoc powinna wyglądać? Bo nie da się tego problemu po prostu pominąć. Jak to wygląda w mieście? Bo będziemy mówić tutaj o konkretnym mieście, o Jaworznie, bo to jest podcast poświęcony miastu. Jak to wygląda z perspektywy osoby prowadzącej fundację, zajmującą się właśnie takimi problemami? To jest bardzo trudny temat, ale myślę, że zanim go rozwiniemy, to musimy wyjaśnić sobie tutaj sferę nazewnictwa. Mianowicie przyjęło się, że o kotach wolnobytujących, wolnożyjących mówimy, że są to koty dzikie. Dzikie koty to są lwy, tygrysy i tak dalej. Można powiedzieć nieoswojone, ale to też nie jest do końca dobre, bo koty są nadal gatunkiem, koty domowe, koty są nadal gatunkiem udomowionym, nawet te żyjące na wolności. W rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt właśnie ta pojemność tego określenia koto wolno żyjące, zwierzęta w ogóle wolno żyjące, dotyczy zwierząt dzikich. Takich dzikich jak właśnie dziki, sarenki, wilki, które... Ale rysie. Albo rysie, tak. No i będziemy już może tego rozwijać. Natomiast kot w obrębie ustawy łapie się w to pojęcie, natomiast jest nadal gatunkiem udomowionym. Więc mamy tu pewien dysonans znaczeniowy, ale myślę, że tu nie musimy się zagłębiać, ale warto to wiedzieć. Natomiast kompleksowa opieka nad takimi zwierzętami powinna wyglądać dosyć obszernie. Nie możemy się ograniczać właśnie tylko do karmiania. I musimy pamiętać, że te koty musimy dokarmiać, że wbrew pozorom, że właśnie traktujemy jako dzikie zwierzęta, a one nie są. Powtórzę jeszcze raz, to jest gatunek udomowiony, są od nas zależne. Znaczy dobra, czy idealny świat byłby taki, w którym wszystkie te koty, czy wszystkie psy, które są niezaopiekowane, mają swoich opiekunów, nie ma ich na ulicach, nie ma ich tak, w przestrzeni miejskiej? Tak, to jest świat idealny. To jest świat idealny. Natomiast, szczególnie jeśli chodzi o psy, natomiast koty pełnią ważną funkcję w ekosystemie, mianowicie dzięki nim nie jesteśmy zalani plagą gryzoni. Oczywiście odezwą się też osoby... A druga strona odezwie się, która powie, że ptactwo właśnie, niestety tak, cierpi tak, na tym. Ale znowu to nie koty są odpowiedzialne, nie możemy spychać na odpowiedzialności na gatunek od nas zależny, bo to my je rozmnożyliśmy, tak? My je udomowiliśmy i my je rozmnażamy, więc... No dobrze, więc spróbujmy tak krok po kroku, bo ten czas nas tutaj mocno goni. Zostaniemy przy kotach. Ścieżka postępowania, co zrobić, by problem, o którym mówimy, że mamy te koty z kociej, już przyjmijmy to jako takie uproszczenie, żeby tych kotów na kociej nie było. No i prawie były już zaopiekowane. Nie ma. Przez 12 lat... Ale tak krok po kroku. Powiedzmy, co zrobić po prostu. Tak, dokarmiamy, ale przede wszystkim najważniejszą rzeczą, jaką robimy w stosunku do kotów domowych, jak i wolnożyjących, to je sterylizujemy. Ponieważ koty są gatunkiem, który bardzo, bardzo szybko się rozmnaża, bardzo ma szybkie umiejętności adaptacyjne. Kotka może się ochocić od 3 do 4 razy w ciągu roku. Teraz ten sezon się nawet wydłużył, dlatego że kiedyś w zimie kotki się nie kociły, ale teraz prawie nie mamy zim, więc one się w zimie też kocą. W jednym miocie może być od 1 do 8 kociąt, więc nie trzeba być wybitnym matematykiem, żeby policzyć, ile jedna kotka kotów może urodzić w ciągu roku. I załóżmy, że te wszystkie kocięta są kociczkami, które dojrzałość płciową dostają mniej więcej, dojrzewają mniej więcej między 5. a 8. miesiącem życia. Więc za pół roku te urodzone kocięta mogą urodzić kolejne kocięta i w tym momencie w ciągu roku, dwóch mamy setki kotów. No dobrze, no ale co zrobić w takim razie? Mieszkam w Szczakowej, zaobserwowałem, że mamy tutaj kota, który jest kotem bezpańskim, wolno jakby żyjącym. Co ja mogę zrobić? Co ja mogę Oprócz robić? Oprócz tego, że mogę zanieść karmę, prawda? Czy zgłosić od razu do Tak. Was?
Ja zawsze zachęcam ludzi... Bo tej sterylizacji kot sam nie przeprowadzi. No nie przeprowadzi. My też nie jesteśmy tak dużą fundacją, jakby się wydawało. Jesteśmy tylko we 3 plus kilka wolontariuszek, żebyśmy sterylizowały wszystkie koty, które są do nas zgłoszone. To znaczy możemy też częściowo pokrywać koszty sterylizacji, natomiast nie jesteśmy wszystkich kotów w stanie odławiać. Dlatego ja zachęcam zawsze ludzi, żeby też angażowali się. I rzeczywiście większa część mieszkańców Jaworzna angażuje się w ten sposób, że oprócz tego, że dokarmia koty, stara się je odławiać na sterylizację. I tutaj ten program sterylizacji działa dwutorowo, bo jest refundowany przez Urząd Miejski, przez Wydział Ochrony Środowiska. W tym roku, z tego co czytałam, jest przeznaczone na to na 2024 bodajże 70 tysięcy złotych. To jest całkiem niezła kwota, biorąc pod uwagę inflację. A drugi sposób to zgłaszanie się do organizacji pozarządowych, które też ze własnych środków te zabiegi pokrywają. Z tym, że jeżeli jest taka możliwość, no to my się staramy rzeczywiście pomagać mieszkańcom i w tym odławianiu, a jeśli nie mamy takiej możliwości, to zarówno u nas, jak w Wydziale Ochrony Środowiska można wypożyczać klatkę, pułapkę i te koty odławiać, bo też trzeba pamiętać, że to nie jest taki kotek, który podejdzie, skoczy na kolanka i nawet historia do samochodu. Kropki. Historia kropki. Tylko trzeba się już takimi specjalistycznymi narzędziami posługiwać. Czyli obowiązkowo dwutorowo na dwóch nogach stoimy. Z jednej strony mamy, nie wiem, NGO-sy, tak to nazwijmy. Tak, organizacje pozarządowe. Z drugiej strony korzystamy z tego, co oferuje miasto. No ale tutaj wjeżdża nam temat pod tytułem Jaworzno nie ma de facto schroniska dla zwierząt. Ma współpracę. Ma współpracę. I teraz tak, jeżeli chodzi o koty... Bo czy to nam rozwiąże problem? To, żebyśmy tak to przedstawili. Tak, bo te koty nie będą się dalej rozmnażały. Natomiast musimy pamiętać, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt kotów wolno bytujących nie umieszczamy w schronisku, dlatego że te koty na tyle dawno straciły kontakt z człowiekiem, są na tyle, musimy tu użyć tego słowa, zdziczałe, że one się w schronisku nie odnajdą i raczej małe prawdopodobieństwo, że znajdą dom adoptycyjny. To, że kropka się u mnie zaadaptowała, to jest wyjątek, ale też była taką kotką, która do końca swoich dni nie dała się za bardzo dotknąć. Ona funkcjonowała w domu, ona była bardzo komunikatywna, nie wiem, spała ze mną w łóżku, ale na kolana nigdy mi nie wskoczyła. Więc dla mnie to było ok, ale dla kogoś może to być już troszeczkę za mało. Tak? Oczekujemy, że koty się będą do nas przytulać, że będą właśnie siedzieć nam na przysłowiowych kolanach, czy współdzielić z nami życie w taki bardzo, bardzo mocny sposób, a koty dzikie, wolno żyjące tak tego robić nie będą. Poza tym będzie to dla nich ogromny stres. Zamknięcie w małej przestrzeni, jakim jest mieszkanie czy dom, może być dla nich obarczone ogromnym stresem. A co za tym idzie chorobami i innymi skutkami. Czyli słowo schronisko nie rozwiązuje nam wszystkich problemów, z którymi przy zajmowaniu się tym tematem pomocy tym zwierzętom mogłoby. Nie, prawda? Bo musimy tu rozgraniczyć temat kotów bezdomnych, czyli tych oswojonych, które straciły dom z jakiegoś powodu. Nie wiem, okociła się kotka, ktoś postanowił ją wyrzucić razem z maluchami, albo tylko maluchy, albo nie wiem, ktoś umarł, nie ma kto się zająć kotami, kot ląduje, czy koty lądują na ulicy, tak? No, za bezdomność są odpowiedzialni ludzie. I czy schronisko jest rozwiązaniem? W pewien sposób tak, jeżeli potraktujemy je jako miejsce przejściowe, bo schronisko w żaden sposób nie rozwiązuje problemu bezdomności zwierząt. Ani psów, ani kotów. Dlatego, to znaczy nie stanowi dla nich, powiedzmy to wprost, nie stanowi dla nich domu. Tak, nie stanowi dla nich domu. Jeżeli przebywają tam czasowo, to jest ok. A dobrze wiemy, ja wiem z doświadczenia, państwo będą to wiedzieli gdzieś, nie wiem, z prasy czy z telewizji, że często zwierzęta utykają tam na wiele lat. Co można zrobić w tym temacie? Przede wszystkim otworzyć umysły i serca. Przede wszystkim nie przestać traktować zwierzęta jako problem, tylko próbować z nimi koegzystować. Druga sprawa, angażować się społecznie, ale do tego są potrzebne też zmiany nie tylko na poziomie legislacyjnym,
czyli na poziomie państwa, ale głębokie zmiany społeczne, żeby nie traktować zwierząt jak przedmioty, tylko jako naszych współtowarzyszy faktycznie i brać za nie odpowiedzialność. A póki co odpowiedzialność za zwierzęta bezdomne czy wolnożyjące biorą organizacje pozarządowe, no i w jakimś tam stopniu państwo, ale to i tak nie rozwiązuje problemu. To jest tak niewystarczające. Na koniec ja mam takie poczucie, wspomnieliśmy tutaj o organizacjach pozarządowych, które zajmują się tym problemem. Wspomnieliśmy o samorządach, czy o roli, górnolotnie mówiąc, państwa w temacie legislacji, ale też się coś tutaj dzieje na tym gruncie. Tak. Czyli mamy dwie nogi, a ja sobie myślę, że ostatecznie tą trzecią, najważniejszą nogą jest każdy z nas, który funkcjonuje na przestrzeni, gdzie gdzieś jest to zwierzę, które potrzebuje po prostu pomocy. Nieważne, czy to jest pies, czy kot, tylko tak de facto tą trzecią, najważniejszą chyba nogą będzie wrażliwość społeczna. Tak, dokładnie to. I na tym właśnie bardzo mi zależy, dlatego nasza fundacja też prowadzi oprócz takiej działalności bezpośredniej pomocy zwierzętom, szczególnie kotom, a właściwie głównie kotom, działalność edukacyjną, bo jeżeli nie będziemy edukować, to w przyszłości ten problem zamiast maleć czy znikać będzie narastał. Katarzyna Pokuta, Fundacja Koty z Kociej, dzisiaj naszym gościem. Temat bardzo trudny, ale też temat, który myślę, że jeśli się mu przyjrzymy, potrafi nieść mnóstwo pozytywnej energii, mnóstwo pozytywnych emocji. Przykład Kropki z dzisiaj to jest tylko jeden z wielu przykładów, gdzie no, miłość po prostu nagle trafia pod nasze strzechy. Tutaj to zajęło nieco więcej czasu, ale nie jest pewne, że za każdym razem właśnie tak to będzie wyglądać. Bądźmy po prostu otwarci, bądźmy wrażliwi, korzystajmy z pomocy takich fundacji jak Fundacja Pani Katarzyny. Dzięki temu będziemy mieć wiedzę, jeśli będziemy mieć wiedzę, będziemy mieć narzędzia do tego, by przeciwdziałać problemom i tak naprawdę je rozwiązywać. Jaworzno bez przerwy to nasz podcast, w którym będziemy na pewno wracać do tej tematyki. Już dzisiaj zapraszamy i oczywiście zachęcamy do dyskusji.